Nie stopi duch Twój i odomi oblicze ziemi tej ziemi. Boże, widzę, twarz widzę, buzie. Ja nie widzę. Ja widzę. Cześć. Dzisiejszym tematem jest religia. Religia jest tematem, który jest bardzo nośny. Każdego dotyczy. Każdy ma zdanie na temat religii, więc uznałem, że to jest dobry temat. Więc jakie jest moje zdanie na temat religii? Jestem ateistą. Zapisałem sobie trochę punktów, tak żeby w miarę nie stracić wątku i w jakąś stronę nie zboczyć. Więc tak, najpierw powiem wam, jak wyglądała moja historia z religią. Moja rodzina nie jest specjalnie religijna. Od strony ojca mam rodzinę prawosławną, od strony mamy katolicką. Zawsze byłem, jak byłem mały, Powiedziałbym, że moja rodzina wtedy była katolicka. Chodziliśmy tylko do kościoła katolickiego. Rodzice nie byli specjalnie wierzący, wysyłali nas i chcieli nas wychowywać, jakby na katolików, co nie wyszło. Ja od małego miałem trochę już takie ateistyczne poglądy. Pamiętam, że bardzo nie lubiłem osobiście kościoła. Nie, nie, ja nie lubiłem przebywać jakby w dużych tłumach, nie? W kościele, jak się chodziło, ludzie jak serdynki byli poupychani, e, nigdy mi to nie pasowało. I jest jedna rzecz, którą lubiłem, wchodzenie do kościoła. Mieliśmy takie na górze, chodziło się po schodach, na zaplecze, gdzie były takie, e, gdzie, gdzie były organy, tak organy. E, I tam lubiłem siedzieć, to było takie miejsce, gdzie w sumie nikogo nie było. E, to było całkiem takie cozy, spokojne. Ale tak poza tym, niespecjalnie lubiłem chodzić do kościoła, ale to nie jest powód, dla którego byłem niewierzący. Wydaje mi się, że zawsze byłem trochę osobą, która jest hiperlogiczna. Dla której to, co robi, dla, dla której, jakby, żebym ja wierzył, wiara musiałaby robić sens logiczny. Ja już od małego, właśnie od tej czwartej, piątej, szóstej klasy podstawówki. Dobra, pies mnie zaskoczył. Od 4, 5, 6 klasy podstawówki byłem zainteresowany bardzo kosmosem. Lubiłem oglądać programy na Discovery, które właśnie były związane z kosmosem. I wydaje mi się, że taką pierwszą rzeczą, która mnie trochę pchnęła w kierunku tego, żeby nie wierzyć, było to takie trochę konfliktujące się wizje świata. tak, którą widziałem w programach naukowych wielki kosmos. I ta e, którą przedstawiała religia, gdzie świat wydawał się o wiele mniejszy, e, to, to, to trochę głupie. Na to mogły mieć. No, no, na przykład, że e, jest niebo, w niebie a babcia mówi na przykład, że tam latają aniołki i tak dalej. I jakby te dwie konfliktujące wizje e, przez to, że one były niespójne, musiałem którąś wybrać i dużo bardziej przemawiała do mnie ta wizja naukowa kosmosu. Oczywiście osoba religijna taka świadoma nie powiedziałaby, że aniołki latają na niebie teraz. Kiedyś, kiedyś tak było, kiedyś ludzie w to wierzyli, ale, ale to było po prostu to, co mnie na początku pchnęło. Potem pojawiły się inne powody, jak zacząłem jakby bardziej krytycznie podchodzić do samej religii. Więc w gruncie rzeczy myślę, że nigdy nie byłem tak naprawdę wierzący. Po prostu był moment. Kiedy wychowywano mnie na katolika i podchodziłem do tego bezkrytycznie. Okej, okay. więc to jest moja historia, jeżeli chodzi o religię. Powiedziałbym, że właśnie od, od szóstej klasy podstawówki jestem niewierzący do teraz, nie? Myślę, że jeżeli chodzi o rozmowy o, o religii, są dwa rodzaje rozmów, i przez to bardzo często rozmowy o religii albo Bogu są bardzo confusing. Sorry, że używam angielskich określeń. Jak to by było po polsku? Ja nie żartuję, naprawdę gubię czasami słowa. Ale dobra, mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Są dwa rodzaje rozmów. Jedna to są rozmowy o konkretnych religiach, na przykład o chrześcijaństwie. Zwykle to jest o chrześcijaństwie, dlatego że my jest, żyjemy w chrześcijańskim kręgu kulturowym. Podejrzewam, że na przykład, jak, jeśli są jakieś ateiści w Indiach, to oni bardziej rozmawiają że, o tym, że. Yy... Buddyzm nie jest prawdziwy. I, i, I co? No. I w tym kontekście. Więc jedno to, jak się rozmawia o religii, to można rozmawiać w kontekście konkretnych religii, a drugi, drugi rodzaj rozmów to jest o tym, czy istnieje Bóg, czy istnieje stwórca świata. Ja opisałbym siebie jako ateista agnostyka. To znaczy, nie wierzę w to, że jest ani Bóg, taki jaki, z jakiejś religii. To mogę powiedzieć, jak ja bym miał na przykład określać procenty, to pewnie jest dla was nic nie warte. Powiedziałbym, że na 100%, szczerze mówiąc, jestem totalnie przekonany o tym, że nie istnieje Bóg z żadnej religii i, jest, i, i też nie wierzę w Stwórcę świata, ale tego nie mogę całkiem wy, wykluczyć. I tutaj jestem agnostykiem. Uznaję to, że jako ludzie mamy pewne granice poznania i myślę, nie, nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy w stanie się dowiedzieć, czy taki Stwórca jest. Myślę, że go nie ma, ale uznaję to, że. Nie możemy się dowiedzieć, czy naprawdę jest, czy go nie ma. A, dlatego opisałbym siebie jako ateista agnostyka. E, dlaczego religie nie mają moim zdaniem sensu? Czyli na przykład chrześcijaństwo, buddyzm, e, hinduizm, islam. E, wydaje mi się, że dużym, takim bardzo dobrym eksperymentem jest to, że nikt nie dochodzi do religii. To nie jest tak, że jak Wychowasz dziecko, nie mówiąc mu o religii, ono nic nie będzie o tym wiedziało, to nie jest tak, że ono nagle staje, stanie się chrześcijaninem albo muzułmaninem. Do religii się nie dochodzi, w religii się ludzi wychowuje. Więc myślę, że to jest proces indoktrynacji i nie da się do religii dojść. Czyli ona nie prezentuje żadnych prawd o świecie, w takim sensie, że część, część rzeczy, które chce przekazać religia, może być prawdziwa, ale to nie są rzeczy które są przypisane, jakby, do tej konkretnej religii. Więc żadna, żadna religia, myślę, że e, nie przekazuje mm, unikalnych wartości i nie da się dojść do religii. Nie da się, na przykład, dojść do tego, że to Bóg chrześcijański jest tym prawdziwym. Jeżeli, jeżeli urodziłbyś się na bezludnej wyspie, nikt by cię nie nauczył niczego o chrześcijaństwie. Nie dojdziesz do tego, że okej, okay, to jest Bóg chrześcijański, to jest, to jest ten prawdziwy Bóg, nie? A drugą rzeczą, która wydaje mi się, że jest e, Gdzieś tam całkiem niezły przesąk za tym, że większość religii jest nie bardzo wiarygodna, jest to, jak dużo było religii. W historii świata były dziesiątki tysięcy religii. Każda osoba religijna wybiera jedną z nich i jest pewna, że to, że to jest to prawdziwe. Takie myślenie wydaje mi się naiwne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że. Tak naprawdę, na żadną religię nie ma solidnych dowodów. Są jakby. Ka każda religia ma jakieś swoje przesłanki, to mogą być na przykład święte pisma, do czego przejdę później. To mogą być jakieś study. Nic z tego nie jest na tyle solidnie udokumentowane, żeby można to było nazwać prawdziwym dowodem. I jako, że każda, każda religia ma jakieś swoje tam wierzenia i przesłanki, żeby myśleć, że, że, że ta właśnie ich religia jest prawdziwa, wydaje mi się, że patrząc na to z boku, można stwierdzić, że. Żadna tak naprawdę nie jest bardziej wiarygodna. Gdyby była, to wtedy ludzie dążyliby do jednej wiary i nie byłoby tego rozbicia różnych wiar, tylko raczej byłaby konsolidacja, bo jedna religia jest bardziej wiarygodna. To jest, myślę, druga rzecz, która mnie osobiście przekonuje o tym, że religii nie ma. Dla większości ludzi prawdę, pewnie to nie działa, bo nie podchodzą do religii w sposób logiczny, tylko po prostu mają wcześniej jakieś przekonania i chodzi jakby nie o logikę, tylko o emocje. Kolejna rzecz. Religie zmieniają się z czasem. Jeżeli założyłbym, że religia jest prawdziwa, to musi przekazywać pewne prawdy, które są niezmienne. E, na przykład, jeżeli mówimy o istocie boskiej, e, na przykład o Bogu chrześcijańskim. On nie powinien się zmieniać z czasem. Coś, co mi przeszkadza bardzo, na przykład w obrębie samej Biblii, to to, że Bóg w Starym Testamencie różni się od Boga w Nowym Testamencie. Bóg w Starym Testamencie jest okrutny, Bóg w Nowym Testamencie jest kochający. Tego typu sprzeczności e, sprawiają, że jakby najsilniejszy fundament religii, czyli Biblia, uważam, że tutaj mówię konkretnie o religii chrześcijańskiej, nie o tym koncepcie boga stwórcy świata, e, takiego nieprzypisanego do żadnej religii. Tylko mówię o, konkretnie o religii chrześcijańskiej. Jeżeli jeżeli, podważam, jeżeli tak łatwo jest podważyć e, Pismo Święte, które wydaje mi się najsolidniejszym fundamentem religii, e, to wtedy wszystko jakby logicznie wydaje mi się walić jak domek z kart. Dlaczego Bóg nie powinien się zmieniać? Dlatego, że jeśli Bóg jest idealny, istota idealna jak, jakby. To, to jest logiczne, prawda? Jeżeli, jeżeli Bóg ma być istotą idealną, a musi być, bo jest Bogiem. Więc y, musi być idealny i nie może mieć w sobie sprzeczności. No bo wtedy. Wtedy jakby. No nie byłby idealny. Jeżeli ten Bóg się zmienia w obrębie Pisma Świętego, które jest podstawą wiary, moim zdaniem, to sprawia, że cała wiara jest nielogiczna i bez sensu. I tak na przykład widzę yy, koncepcję Boga. W chrześcijaństwie, gdzie Bóg się zmienia między Starym a Nowym Testamentem. Okej. Okay. Co mam dalej zapisane? Czekajcie, bo mam trochę notatek, tak jak mówiłem. E, przez te rzeczy, o których mówiłem, żadna religia nie wydaje się bardziej wiarygodna od innej. I ko kojarzycie pastafarian na pewno. E, to jest ta wiara, oni wierzą w latającego potwora spaghetti, kto, i wydaje mi się, że oni noszą durszlaki na głowie. To jest wiara, która powstała dla mema. No nie ma co się oszukiwać. Ale tak naprawdę y, ta wiara nie jest, nie jest mniej wiarygodna od chrześcijaństwa. Jak się bardziej nad tym zastanowi, to większość religii to jest jakiś taki zbiór niczym nieuzasadnionych y, wierzeń i z pastafarianizmem jest tak samo. Y, więc to jest kolejny powód, żeby jakby nie ma powodu, nie ma takiego mechanizmu, dzięki któremu mógłbyś wybrać religię, która je, że możesz myśleć, że jest bardziej prawdziwa. Jedną z rzeczy, które, którą, o której często wspominają ludzie, którzy nie poświęcili w ogóle chyba czasu na myślenie na temat religii, jest zakład Paskala. Na przykład, często jak ja mówię, że jestem niewierzący, ludzie mówią: Okej, okay, ale skoro jesteś taki logiczny, to dlaczego to jest zakład Paskala? To dlaczego nie wybierasz wierzyć w Boga? No bo okej, okay, jeśli Boga nie ma, to wtedy, a Ty wierzysz, to nic wielkiego się nie dzieje, ale jeśli jest, jest Bóg, a Ty nie wierzysz, to spotka Cię kara. Myślę, że takie myślenie jest bardzo głupie z wielu powodów. Między innymi dlatego, że jeżeli zakładasz istnienie Boga i ten Bóg jest wszechwiedzący, On wie, że wierzysz tylko dla korzyści. Więc tak naprawdę to by była wada. To tak jakbyś go próbował ukłamać, nie? Więc podejrzewam, że to nawet byłby grzech. Zakład Paskala jakby w samym swoim założeniu, jeśli istnieje Bóg, to zakład Paskala nie ma sensu. Bo nie, nie możesz udawać, że wierzysz. I tak samo wiary się nie da wybrać, nie? Okej. Okay. Wydaje mi się, że to, jeżeli chodzi o podstawy, to tyle. E, co w takim razie jest po śmierci? Ja osobiście nie wiem. Myślę, że nicość. Ale wpychanie Boga w miejsca, gdzie nie wiesz, co jest, nie jest najlepszym sposobem na udowadnianie istnienia Boga, ani nie jest najlepszym powodem, żeby wierzyć w Boga. Bo dalej, nie wiesz, którego wybrać. No i to w sumie tyle, nie? Nie, nie wiesz, którego wybrać. I, i dalej, bez sensu. No, jakby to w ogóle nie jest logiczne. Jak w takim razie powstał świat? Ten sam argument. Jakby wpychanie Boga tam, gdzie masz braki w wiedzy, to jest Bóg luk. I to jest sposób, w który powstawały takie, takie bóstwa, na przykład jak Thor, Gdzieś walno piorun, mówią, okej, okay, to, to jest Tor. Patrzymy na to, jak na idiotyzm, a ludzie robią to samo. Na przykład mówią, jak powstał świat. Nie wiesz? W takim razie to stworzył go Bóg. Po pierwsze, to jest bardzo ludzki sposób myślenia, bo myślimy, że ludzie muszą wprawiać wszystko w ruch. To nie jest prawda. Materia może powstawać spontanicznie. Może w jednym momencie powstać elektron, antyelektron, lecą sobie w obie strony, Jest git. To dalej nie odpowiada na to, jak powstał wszechświat, ale nie jest potrzebna żadna intencja ani, ani Bóg, żeby stworzyć świat. Ok. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Zakładając, że istnieje Bóg, bo mówiłem teraz o Bogach e, tych, którzy, o który, w których większość ludzi wierzy. Na przykład w Boga Chrześcijańskiego, w Allaha i tak dalej. E, jeżeli chodzi o koncepcję stwórcy świata, nie wierzę, żeby stwórca świata był potrzebny. Tak jak mówiłem, da, moim zdaniem nie da się go całkiem wykluczyć, dlatego jestem ateistą, agnostykiem. Ale nawet jeżeli ten Bóg jest, myślę, że. Całkowicie uzasadnionym stwierdzeniem jest to, że totalnie jako ludzie go nie obchodzimy. To nie jest Bóg, większość ludzi nie nazwałaby go nawet Bogiem, bo większość ludzi, jak mówi o Bogu, myśli o Stwórcy świata i myśli o tym, że On stworzył nas na swoje podobieństwo jakoś, nie? Ee, zakładając, że jest jakiś Stwórca świata, ja osobiście w co nie wierzę, ale zakładając, że to jest prawda, myślę, że w ogóle Boga nie obchodzimy. Nie ma żadnego powodu, żeby myśleć, że, że go obchodzimy. Nigdy się nie ujawnił w żaden sposób, nigdy nie zrobił ani nam niczego złego, ani dobrego, więc tak. Dobra. Pomimo tego, co powiedziałem, to były powody, dla, którego, dla, dla których ja nie wierzę. Teraz powiem, jakie korzyści niesie moim zdaniem religia. Myślę, że, bo, bo myślę, że religia dalej ma pewne korzyści. Część osób powiedziałaby, że taki spokój ducha, to, że ktoś się nie boi śmierci że to są korzyści religii. Mi się wydaje, że to nieprawda. To tak jakby opowiadać komuś bajeczki. Na przykład, no nie wiem. To tak jakby, jakby ktoś bał się burzy i mówisz mu, że nad domem lata jakiś duszek, który, który broni ten dom przed piorunami. To jakby, to jest taka bajeczka, to, to jest taka bajeczka, nie, nie wydaje mi się, żeby wprowadzanie ludzi w błąd było same w sobie wartością. Ale myślę, że jest olbrzymia wartość, którą niesie ze sobą religia, a mianowicie to są społeczności zbudowane dookoła religii. Myślę, że to, o czym dużo ludzi nie myśli, to jest to, że w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Coś, co ja widzę, to to, że osoby religijne, przez, przez to, że jako ludzie lubimy tworzyć małe społeczności i jesteśmy tacy trochę trybalistyczni, to Myślę, że jednym z lepszych miejsc do złapania nowych znajomości dla wielu ludzi samotnych jest religia. I myślę, że to jest y, też mechanizm, w jaki dużo osób y, nawraca się, idzie w stronę religii. Y, jakby w społecznościach religijnych, podejrzewam, że jest bardzo przyjemnie, wszyscy są dla siebie mili, y, czują ze sobą pewną więź. Myślę, że w tym jest duża wartość. Nie krytykuję tego. Y, I prawdopodobnie, to jest, to jest moje zgadywanie, myślę, że za na przykład 250-300 lat, Dominujący na świecie będzie ateizm. Podejrzewam, że ponad 50% osób będzie się deklarowało jako niewierzący, i trzeba będzie stworzyć jakieś zastępstwo dla tego. E jakiś sposób, żeby ludzie czuli ze sobą więzi, żeby budowali pewne społeczności. Jesteśmy zwierzętami stadnymi i to jest to po prostu czego potrzebujemy. To daje religia i to dają społeczności budowane dookoła religii. E I do teraz te nie ma żadnego rozwiązania, jakby żeby, zape żeby zapełnić tą lukę. Uh, Okej. Okay. Jakie złe efekty ma religia? Osobiście powiedziałbym, że jednym z większych problemów e, religii jest to, że tak naprawdę tworzy, globalnie tworzy tarcia. Jeżeli spotkają się grupy o innych wierzeniach, stąd się brały w historii wojny religijne i tak naprawdę do teraz mamy pewne namiastki wojen religijnych. Ludzie na przykład myślą, że e, islam jest agresywną religią. To nie do końca prawda. Chrześcijaństwo było bardzo agresywną religią. Jeśli się popatrzy na przykład na krucjaty, na to co robiono w imię religii, to nie jest kwestia religii. Islam sam w sobie nie jest agresywny. Chrześcijaństwo samo w sobie tak samo nie jest nie, nie, niekoniecznie jest agresywne, ale na przestrzeni czasu religie stawały się narzędziem do tworzenia konfliktów i myślę, że jeżeli. My, myślę, że w przyszłości też tak będzie. nie? Tak jak teraz są ataki terrorystyczne w imię religii. To wydaje, wydaje mi się, że to jest po prostu cecha religii, której się nie da pozbyć. Religie przechodzą. Powiedziałbym, że jest taka. Może nie Sinusoida, ale są religie, które są, są, na różnym etapie. W tym momencie aktywną religią jest bardzo muzułmanizm, a taki tutaj przeprowadzają muzułmanie i tak dalej. W przyszłości, jeżeli na przykład załóżmy, że. Pozycja katolików, chrześcijan stanie się zagrożona. Bardzo możliwe, że powstaną ludzie, którzy będą chcieli nawracać na chrześcijaństwo. Na przykład, jeżeli ateizm będzie stawał się powoli dominujący, nie zdziwiłbym się, gdyby były ataki, na ataki, które będą wykonywane przez chrześcijan. Myślę, że to jest cecha religii, której ciężko jest się pozbyć. Przy, tak skrajnym, przy, przy takim temacie wiadomo, że część ludzi będzie ekstremizowana i jakby może się posuwać do takich rzeczy. I ostatni punkt, który mam zapisany, to czy, czy wierzący są głupi. Myślę, że nie. Myślę, że bardzo dużo osób wierzących jest bardzo inteligentna. Wiele osób ponad przeciętnie inteligentnych, naukowców nawet nawracała się w trakcie swojego życia. I jednocześnie to nie jest dowodem na nic, to nic nie zmienia. Różne rzeczy mogą doprowadzić człowieka do religii, osoba bardzo inteligentna. E, logiczna przez całe swoje życie. Może zna znaleźć na przykład pytanie, na które nie jest w stanie odpowiedzieć i może próbować je sobie racjonalizować. Nawet osoby ponadprzeciętnie inteligentne są jakby ofiarami, mogą być ofiarami tych samych pułapek myślenia, co każdy inny. Więc e, nie wiem czemu, czasami widziałem ten argument, że jakaś, jaka, jakaś inteligentna osoba nawróciła się w trakcie swojego życia, to nic nie zmienia jakby. Wolę osobiście obracać się w temacie jakby argumentów na temat samej religii, a nie tego, a nie czyichś poglądów, że ktoś nawrócił się na religię, albo ktoś został ateistą. To na przykład, jeżeli w tym momencie ja pstrykam i 15% społeczeństwa staje się ateistami, to nic nie zmienia. Jakby w, w kontekście dyskusji na temat religii, nie? Nawet jakby wszyscy naukowcy na świecie naraz stali się ateistami, to to nie sprawia, że religia jest mniej albo bardziej prawdopodobna. Bo od początku była nieprawdopodobna. Okay. Eee, I to tyle, jeżeli chodzi o moje notatki. Założę się, że jak wrzucę ten film, to się skapnę, że pominąłem dużo tematów. Jestem na to przygotowany. Zawsze tak jest. Dlatego jeżeli macie jakieś coś do dodania, coś do zapytania się, to piszcie w komentarzach. Będę starał się odpowiadać czasami i pewnie z jakimś opóźnieniem. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Cześć. A jeśli mordo chcesz się wozić mercem I lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce Zostań księdzem, bo nawet jak chwycą cię za rękę To możesz zmienić parachę i problemu nie będzie Natomiast jak większe masz ambicje, klawo Możesz żyć jak pączek w maśle, na każdym kroku kłamiąc I brać łapówki non stop, lecz pamiętaj by ich nigdy nie wpłacać na konto Bad TO L TO Oto wielka tajemnica wiary